Augustowska szóstka to urokliwie położona niewielka szkoła, która w wakacje stała się placem budowy. Na szkolnym podwórku i we wnętrzu obiektu uwijają się budowlańcy, aby jak najwięcej robót wykonać przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ten rozpocznie się lada chwila. Niestety podczas nauki będą nadal tu trwały roboty, ale o rozrzuceniu dzieci po innych szkołach czy przeniesieniu ich do budynku zastępczego rodzice nie chcieli nawet słyszeć, a remont połączony z przebudową był ich zdaniem absolutnie niezbędny. Miałam dzieci, które uczyły się tutaj 20 lat temu, no i budynek, no niestety, wiadomo, ma swoje lata i tak jak wszystko potrzebuje remontu. A zwłaszcza tu, w tym wypadku, kiedy dziewczynka porusza się na wózku, tak, i to jest niezbędne. Niezbędna jest ta winda, niezbędne jest ciepło w szkole. Rodzice uczniów liczą, że prowadzone w ciągu najbliższych miesięcy prace będą realizowane w sposób niezagrażający dzieciom. Mam nadzieję, że nie, aczkolwiek jak do wszystkiego na pewno uczniowie też się do tego dostosują i nie będzie tu żadnych utrudnień. Myślę, że właśnie pani dyrektor i nauczyciele też w jakiś sposób przeorganizują trochę tą pracę i damy sobie radę. To co widzimy teraz z zewnątrz, nowa elewacja, ocieplenie, to widać z zewnątrz, natomiast bardzo poważne zmiany w środku. Dla mnie osobiście najważniejsza zmiana to to, że wreszcie w szkole pojawi się winda, a więc osoby z niepełnosprawnościami, ale też wszyscy użytkownicy szkoły będą mogli wygodnie się przemieszczać pomiędzy kondygnacjami. To jest istotne, dostosowujemy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wszystkie nasze budynki oświatowe, między innymi ten, a ponieważ remont jest zaawansowany, to od początku jest zaplanowany w taki sposób, że najpoważniejsze prace, przy których nie da się być w szkole, zaplanowane zostały na wakacje, a te, które będzie można prowadzić w trakcie roku szkolnego, będą się w trakcie roku szkolnego odbywać. Zastępca burmistrza podkreśla, że od początku wszyscy byli świadomi, że tak dużego zakresu prac, jaki zaplanowano, nie da się wykonać w 2 miesiące. Harmonogram ustalono więc w sposób, który pozwala na połączenie nauki i robót. Utrudnienia na pewno będą. Na pewno będzie tak, że momentami będzie jakiś hałas, na pewno będzie tak, że cyklicznie któraś z sal będzie wyłączona. Tak więc uczniowie będą korzystać na przykład z całej szkoły, oprócz jednej sali, która w danym momencie będzie remontowana. Później będą przychodzić do następnej. W trakcie roku szkolnego remontowane będą również toalety i część sal lekcyjnych, ale zarówno personel szkoły, jak i ekipy budowlane dołożą starań, aby utrudnienia nie zagrażały uczniom i zbytnio nie przeszkadzały w zajęciach. Czas remontu według harmonogramu zahacza aż o kolejne wakacje, ale jak się dowiedzieliśmy, prace idą w zaskakująco dobrym tempie. Być może uda się nawet planowany okres przebudowy skrócić, ale jest zbyt wcześnie, by o tym myśleć. Wykonawca uwija się dość sprawnie, nie ma tutaj żadnych opóźnień. Nie wystąpiły też na razie żadne potężne problemy, które by coś utrudniały, wymagały przeprojektowania, więc jest ok, idzie zgodnie z planem. Remont szóstki to element oświatowego pakietu remontowego realizowanego w tutejszych szkołach. Remontowane są 3 obiekty. Koszt tego remontu to jest około 3 miliony złotych, pakiet cały to 16 milionów złotych i to jest remont szóstki, remont przedszkola zadaniowej i remont jeszcze na ulicy Kilińskiego. Z zupełnie innych źródeł finansowana jest inwestycja w kolejnej szkole, Trójce. Tutaj realizowany jest jeden z elementów projektu Olimpijski Augustów. Całość inwestycji to 30 milionów złotych. Kwota rzeczywiście niebagatelna. Z tego prawie 12 milionów złotych przypada na szkołę numer 3, na obiekt widniejący za moimi plecami. Bardzo dużo elementów, które zostanie przybudowane w tej szkole. To, co pani wspomniała, redaktor, nowy dach nad salą gimnastyczną. Ale to nie wszystko. Oprócz tego, że zostanie nadbudowany nowy, szczelny dach nad salą gimnastyczną, skończą się przeciechki na parkiet podczas rozgrywek, bo i takie fakty miały miejsce, będzie przybudowane gruntownie zaplecze sportowe tej sali, pojawią się nowoczesne natryski, szatnie, będzie przybudowana cała część łącząca salę gimnastyczną z resztą szkoły, powstanie szyb windowy, będzie winda tak, żeby jakby nie było żadnych barier. Zostanie zagospodarowane całe otoczenie wokół szkoły, w tym również wreszcie pojawią się, na co użytkownicy trochę narzekali, funkcjonalne parkingi. Tę długą listę uzupełnia nowa bieżnia na tyłach szkoły, ścianka wspinaczkowa na wolnym powietrzu, ładne szkolne podwórko z ławeczkami, które mają zachęcić uczniów do spędzania przerw na świeżym powietrzu. Prócz tego wreszcie ze szkolnej szatni zniknie nawracająca woda. Przebudowa instalacji wód opadowych.
Obecnie te sieci są częściowo zlokalizowane pod szkołą, wyprowadzamy je na zewnątrz. Nie będzie dochodziło do tego, że przy dużych opadach studzienki wybijały, powodowały jakieś zalewanie szkoły. Wyprowadzamy te wszystkie sieci poza obręb budynku, co radykalnie powinno poprawić właśnie funkcjonowanie szkoły w tych sytuacjach ekstremalnych przy dużych opadach. Według planu roboty tutaj potrwają do lutego 2025 roku, ale ich zakres jest olbrzymi. Póki co najbardziej ambitne zadanie do zrealizowania to ułożenie parkingu przy szkole jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. Wierzę, że ta przestrzeń i nie tylko wizualnie, ale praktycznie zostanie powiększona, będzie bardziej przyjazna dla parkujących tu rano rodziców, interesantów szkoły czy pracowników. Nawierzchnia zostanie ułożona z kratownic umożliwiających swobodny odpływ wód. Za szkolnymi oknami długo będzie jeszcze krajobraz jak po bitwie, ale tego wymagają wprowadzane zmiany. Cieszymy się, że się w ogóle dzieje, że się zaczęło dziać. Przez bardzo długi czas nic się nie działo. Pandemia, brak funduszy, to wszystko swoje robiło. Także super, że się zaczęło. Dzieci też się cieszą i już się cieszą na to, że nie za jakiś czas będzie koniec i będą mogli z tego korzystać. Także jest dobrze. Olbrzymie środki pozwolą wprowadzić obiekt na poziom XXI wieku. Te wydatki musiała zatwierdzić Augustowska Rada Miejska. Większość radnych jest radnymi odpowiedzialnymi, prawda, przed mieszkańcami i otwartymi na potrzeby społeczne. Oprócz dróg, chodników, miejsc rekreacji, wiadomo, że priorytetem dla radnych są szkoły, dobro dzieci, prawda? Więc w czasie czasami nawet burzliwych dyskusji zostały wypracowane te priorytety i nadany bieg sprawie. Jak mówi szef Augustowskiej Rady, dużo pracy włożono w stworzenie projektów i przekonanie ich adresatów do wsparcia miasta. Inwestycje prowadzone w Augustowie obecnie są prowadzone ze środków miejskich, jak również z dotacji zewnętrznych. Te dotacje zewnętrzne są istotnym elementem tychże inwestycji. Obecna władza rządowa sprzyja samorządom.